Chcemy wierzyć, że nauka i technologie pomogą nam zbudować szczęśliwsze społeczeństwo. To piękna myśl. Zamiast powiększać zysk, podnosić jakość życia. Dzielić się, zamiast posiadać. Tworzyć inteligentne miasta, a przy okazji przebudować nasz system wartości. Ale czy rzeczywiście w nauce drzemie wystarczająca moc, by decydować o naszym szczęściu? Miejską przestrzeń powinni wspólnie kreować urbaniści, architekci, socjologowie i inżynierowie. Zacząć muszą już dziś. Inteligentne miasta przede wszystkim oparte są na ludziach. Technologie to jest tylko wspomagające narzędzie. Inteligentne miasta to przede wszystkim przestrzeń. I ta przestrzeń musi być dobra do życia. Musi być odpowiednio dużo zielonych terenów. Musi być dostępna dla osób niezależnie od tego, jaką mają sprawność i w jaki sposób się poruszają. To musi być przestrzeń, która łączy, która ma charakter publiczny, czyli my jako ludzie jesteśmy w stanie spotkać się w tej przestrzeni i ze sobą zwyczajnie porozmawiać. Zrównoważony rozwój zapewnia realizację naszych potrzeb nie tylko tu i teraz, ale również ważne jest, żeby te potrzeby mogły spełniać kolejne pokolenia. Na pewno mam ten przywilej, że pracując na Politechnice mogę patrzeć szeroko na kwestie związane z budową strategii inteligentnego miasta. Uczeni na styku wielu dziedzin zastanawiają się, jak projektować miasta, które poprawią jakość życia. Jak zapewnić dostęp do zielonej energii w domu i w pracy? Jak dbać o środowisko, by służyło nam i przyszłym pokoleniom? Jak przy pomocy komunikacji prywatnej i publicznej przejechać przez miasto w 15 minut? Co zrobić, by wciąż rozwijać gospodarkę, oferować ludziom pracę i walczyć z nierównościami społecznymi? W tym celu inteligentne miasta wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne. Rośnie sieć nakładających się połączeń między urządzeniami gospodarstwa domowego, budynkami, środkami transportu czy instalacji wodno-kanalizacyjnych. Powstający internet rzeczy i sztuczna inteligencja odpowiedzialne są nie tylko za rewolucję przemysłową, ale także za komfort i bezpieczeństwo w naszych domach. Badacze mówią o kolejnych generacjach inteligentnych miast. Od fascynacji technologią zmierzamy ku angażowaniu mieszkańców i budowaniu kapitału ludzkiego opartego na wiedzy. Chcielibyśmy, żeby miasto inteligentne było również miastem szczęśliwym. Tak jak nie ma jednorodnej definicji inteligentnego miasta, tak nie ma jednego wzorca inteligentnego miasta. Inteligentnym miastem może być Dubaj, który powstał na pustyni i na dobrą sprawę jego inteligencja oparta jest na nowoczesnych technologiach, na innowacjach, które wdraża. Inteligentnym miastem może być Wrocław, który rozwija się i dba o aspekty środowiskowe w szczególności. Czy możemy zaprojektować na kartce miasto i następnie je wdrożyć? To tak, możemy. Nic nie stoi na przeszkodzie, ale stoją przed nami wyzwania. I tym wyzwaniem przede wszystkim jest czynnik ludzki. To, czy będzie miał kto w sposób spójny, przemyślany tę koncepcję wdrażać.
Jednym z kluczowych aspektów inteligentnych miast jest łączenie potrzeb ludzi z szacunkiem dla środowiska. Największym wyzwaniem w tym kontekście jest prawdopodobnie problem zarządzania energią. Rynek energii elektrycznej podlega dynamicznym zmianom, które próbuje okiełznać jeden z najlepszych na świecie zespołów zajmujących się krótkoterminowymi prognozami cen energii. Prognozowaniem cen energii zainteresowałem się na przełomie milenium mniej więcej. To była nowa działka. Poszukiwane były osoby, które potrafią połączyć dwa światy. Świat inżynierski i świat ekonomiczny, gdzie metody znane z obu tych światów pozwalały na stworzenie czegoś nowszego, czegoś lepszego. Z jednej strony wykorzystujemy narzędzia statystyczne, ekonometryczne, z drugiej komputerowe, czyli sztucznej inteligencji różnego rodzaju, a z trzeciej jakby nie boimy się języka inżynierskiego, czyli tych osób, które faktycznie wiedzą, jak to fizycznie wszystko jest produkowane. I chyba ta kombinacja jest ważna. Naszymi badaniami zainteresowani są producenci energii z jednej strony, z drugiej strony odbiorcy energii. Dla producentów jest ważne, żeby wyprodukować energię wtedy, kiedy ona jest potrzebna, po najwyższej cenach ją sprzedać. Z drugiej strony dla hurtowych odbiorców, żeby jak najtaniej kupić tę energię. To oczywiście w dużej skali powoduje, że potrzebujemy umieć reagować na zmiany wielkości zapotrzebowania. Prognozowanie krótkoterminowe to nie tylko przewidywanie poziomu produkcji i konsumpcji oraz ceny energii o danej godzinie danego dnia, ale również prawdopodobieństwa, z jakim dany poziom będzie osiągnięty. Precyzyjne prognozowanie w tak dynamicznie zmieniającym się środowisku wymaga stosowania metod uczenia statystycznego i maszynowego, w tym głębokich sieci neuronowych, które radzą sobie z olbrzymią liczbą i nieliniowym charakterem czynników kształtujących rynek. Trafne prognozy pozwalają wytwarzać energię wtedy, kiedy jest ona potrzebna i po niższej cenie. Pozwalają przewidzieć, o ile należy zmniejszyć produkcję energii z węgla w wietrzny albo słoneczny dzień. Przy coraz większej liczbie farm wiatrowych i paneli fotowoltaicznych na dachach naszych domów ma to ogromne znaczenie dla gospodarki i pozytywny wpływ na środowisko. Matematyka to jest piękne narzędzie, mamy twierdzenie, mamy dowód, wszystko jasne. Problem pojawia się, gdy przechodzimy do zastosowań tej matematyki. Wszędzie tam, gdzie musimy stosować, musimy trochę naginać te idealne modele matematyczne. Próbujemy, testujemy, wycofujemy się, idziemy w inną ścieżkę, ale to nie jest tak, że wiemy, co z tego wyjdzie ostatecznie. To jest też piękno nauki, taka nieprzewidywalność tej nauki samej.